A co z Dawidem Wolińskim? Bo ja tak się zastanawiam, czy jak Wy byście się na przykład spotkali na ulicy, to Ty byś zapytała go, dlaczego on czasami na Twój temat mówi takie, a nie inne rzeczy? Yy, to znaczy, to nie jest tak. Jest to. Nawet nie wiem w sumie, czy to jest przykre. Zastanawiam się, czy to jest przykre. Yy, może nie, bo ja nie jestem zdziwiona. Yy, mam takie. Poczucie, że Dawid Woliński od samego początku nie darzył mnie. To tak, to tak bywa po prostu. No, to nie jest tak, że poznajemy jakieś osoby i każdego musimy kochać, każdego musimy darzyć taką samą sympatią. Y, że między wszystkimi ludźmi na świecie jest dobra energia. Po prostu u nas ewidentnie coś nie kliknęło i mam takie poczucie, że to było od samego początku. Y, dlaczego nie wiem, ma pewnie jakieś y, osobiste powody, dlaczego tak jest. Nie wnikam, jakby nie wiele mi to interesuje, nie zmienia to nic w moim życiu, a on absolutnie ma prawo do, do, do takiej opinii i e, ja nie wymagam od tego, ja nie mam do niego pretensji, że, że nie wiem, no nie... Za bardzo też nie wiem w jaki zły sposób. Wiem, że coś jest na rzeczy, ale jestem poza tym. Czyli nie żywisz urazy?